Szymonowi Hołowni najwyraźniej spodobało się wgniatanie w ziemię i teraz próbuje zarażać swoją przypadłością innych. Niestety tym razem wystąpił obok przedstawicieli innych państw. Zobaczcie, jak to wyglądało. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Mam nadzieję, że z tego naszego spotkania popłynie też jeszcze jeden sygnał. Że my tu stoimy naprawdę jak jedna pięść, ramię w ramię. I tak jak wszyscy wspieramy Ukrainę, mam nadzieję, że jeżeli oczywiście będziecie chcieli i zorganizujemy, to wybierzemy się kiedyś na Ukrainę razem, żeby wesprzeć jeszcze raz w czytelny i jasny sposób waszą wspaniałą walkę, bohaterską walkę o wolność. Natomiast dzisiaj jesteśmy tu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Chcemy stąd wysłać sygnał, że Litwini będą, jeżeli trzeba, stać ramię w ramię z Polakami. Polacy z Estończykami. Wszyscy razem będziemy stali z Łotyszami, a oni z nami. Nie udało się Putinowi to, na co najbardziej liczył. Podzielić nas i skłócić. I będziemy mu o tym z każdego miejsca, a dziś z Białegostoku, z całą mocą przypominać. Moja żona pojedzie na front, proszę pana. Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże. Nie życzę sobie tego, zanim pan ani ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego że służy realnie w siłach zbrojnych. Nie odnieśliście przypadkiem wrażenia, że w tym spotkaniu uczestniczyło dwoje dorosłych ludzi oraz licealista, któremu ktoś nieopatrznie dał mikrofon i pozwolił swobodnie mówić?